Hej wszystkim, tu Luna Delula, witam Was bardzo serdecznie z zapisu z mojego prywatnego sejwa. Mamy tutaj przed sobą Gabi i Marka, którzy niedawno wzięli ślub, przyszło też na świat ich dziecko, ale wszystko po kolei. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj odświeżyłam trochę tego sejwa i wprowadziłam bohaterów jakby na nowego sejwa, czyli po prostu wszystko tutaj jest takie odświeżone. Mamy drugą stronę rodziny, czyli brata Gabi tutaj w mieście. Wszystkie relacje zostały zachowane jak najbardziej. I jeżeli chodzi o mojego prywatnego sejwa, to właśnie chciałam się skupić na życiu głównie tutaj naszego nastolatka, który jest obecnie w szkole, czyli na życiu Akiro, ale również bratanicy Gabi, którą już Wam pokazuję w jej tutaj drzewie. Jak widzicie, Gabi i Marek mają tutaj oczywiście razem córkę, mają też razem syna, którego nazwałam Jerzy, na cześć ojca Gabi. No i oczywiście Gabi z poprzedniego związku, w którym była na tamtym starym sejwie, ma syna o imieniu Akiro. Nie ma tutaj taty od Akiro, dlatego że nie przeprowadzałam już wszystkich, bo byłaby to zbyt skomplikowana operacja. Natomiast mamy tutaj brata Gabi i właśnie na życiu Emilii również chciałabym się skupić, czyli na życiu Emilii i na życiu Akiro bardziej. Pokażę Wam dom tutaj Gabi i Marka. Ostatnio z ich jednym domem miałam problem i prosiłam Was też o rozwiązanie tego problemu. Ich poprzedni dom był jakoś tak dziwnie skonstruowany. Ktoś mi powiedział, że on po prostu został zbudowany w granitowych kaskadach i dlatego cała ta działka jest oznaczona w taki sposób, chyba to było jako nieokreślone i nie dało się tego zmienić w ogóle. Próbowałam wszystkiego, naprawdę. Najgorsze jest to, że działka, nawet jak się dom wyburzy, to zostaje ten typ nieokreślony i nie da się go zmienić, więc mają tutaj nowy dom. Myślę, że jest dość sympatyczny. Naprawdę nie musiałam tutaj zbyt wiele zmieniać. Zaraz Wam pokażę w galerii, kto jest autorem. Tutaj mamy autora tego domku. On ma 4 pokoje. Właściwie tutaj najpierw był gabinet, ale ja teraz przerobiłam ten gabinet na pokój dziecięcy. A już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Tutaj sobie wchodzimy. Na razie jest trochę ciemno. Może włączę wszystkie światła. Ok, jest trochę lepiej. Wchodzi się tutaj. Oczywiście tu jest salon. No i ja generalnie pozmieniałam nie układ pomieszczeń, ale to, co w nich było i oczywiście ściany sobie pomalowałam tak, jak mi to odpowiadało. Tutaj mamy taki mały salon z telewizorem, tu jest jadalnia, mamy troszkę tutaj brudno, ale to nic. Taka dość klimatyczna, powiedziałabym nawet, że o takim charakterze wiejskim troszkę. No tutaj przechodzimy sobie do, tu jest przejście, w ogóle jest taki łuk zrobiony i możemy sobie przejść do kuchni. Więc tutaj mamy kuchnię, mamy oczywiście lodówkę. Najpierw była tutaj inna lodówka, ale coś mi się tam bagowało i zamiast do lodówki Simowie szli na basen. Nie wiem dlaczego akurat tak im się tutaj mieszało. Tutaj kiedyś był gabinet, ale teraz jest pokój małego Jerzego. I on wygląda tak właśnie, taki bardziej stonowany. No i malutki jest ten pokoik, ale i tak na razie nie jest mu tutaj zbyt dużo miejsca potrzeba. Tu jest główna sypialnia na piętrze i to jest sypialnia oczywiście Gabi i Marka. Tutaj tak to wygląda, mamy też stanowisko komputerowe. W ogóle Marek, muszę Wam powiedzieć, że on osiągnął już 10. poziom tego agenta specjalnego. Także teraz też nawet fajnie zarabia i w ogóle. Także tak wygląda ich sypialnia. Tutaj oczywiście jakaś łazienka. No i tutaj też mamy pokój dziecięcy. I to jest pokój Kamili. Ona tutaj urzęduje. Natomiast to jest pokój Akiro. Też tutaj no, nie ma za bardzo miejsca
na nic więcej, ale myślę, że głównym jego punktem potrzeb jest teraz komputer, no jak każdy nastolatek lubi przesiadywać przed komputerem. Tutaj mamy też łazienkę, tutaj jest łazienka, no kilka tych łazienek w tym domu jest, także bardzo fajnie. Ja tutaj zbudowałam sobie basen, żeby rodzina mogła sobie tutaj przesiadywać, zapraszamy tutaj różnych znajomych, zapraszamy swoją rodzinę, jest naprawdę bardzo przyjemnie, mamy grilla, mamy jakieś stare ławki zagospodarowane, no i oczywiście to drzewo z lampionami, które po prostu uwielbiam. Ja jeszcze muszę tutaj jakieś światła zamontować z tyłu domu. Oczywiście to drzewo daje światła, z ulicy też mamy światła, bo tu są lampy, ale zobaczę, no coś tutaj będę musiała jeszcze ewidentnie pomyśleć. Jestem akurat właśnie na Marku, jestem na Marku, bo jak to zabrzmiało, jestem na Marku. Jestem na Marku i na Gabi. I tutaj widzę, że Marek musi iść do toalety. Czekam właśnie, aż Akiro wróci ze szkoły, ale to jeszcze troszkę nam zajmie czasu. Moi drodzy, pytanie, skąd oni wzięli kasę na taki dom? Stąd, że Gabi sprzedała swój butik między innymi. Ona sprzedała swój butik, już się tym nie zajmuje. Dość dobrze go sprzedała, także teraz mogą zająć się rodziną. Gabi troszkę może zaczyna się już nudzić i musiałabym tutaj wymyśleć coś dla niej. Tak, Marek wygląda dość dziwnie, dlatego że oni dopiero co ze szpitala wrócili, wiecie. Był poród, ja już myślałam, że Gabi nie urodzi nigdy, ale urodziła. Nakarmimy tutaj małego Jerzego, porozmawiamy i przytulimy. Ja myślę, że te wszystkie dzieciaczki, które nam się teraz rodzą, są strasznie podobne właśnie do Marka. Naprawdę. No i oni wzięli też od niedawno ślub, pomyśleli, że fajnie by było mieć jeszcze jednego dzieciaczka razem i tak się pojawił właśnie na świecie Jerzy, którego teraz tutaj karmimy. Gdzieś słyszę wodę, słuchajcie, i nie wiem gdzie. Gdzieś coś chyba cieknie. Chyba, że to po prostu u góry Marek tak siuśkami tutaj mnie zagłuszał. Ale chyba nie, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co to było. No, dobra, ja bym chciała też zobaczyć, czy my mamy coś tutaj do jedzenia. W ogóle trzeba by było posprzątać. Marek, kiedy ty idziesz do pracy? Kiedy ty idziesz do pracy? Co za 20 godzin? Chodź tutaj, posprzątaj te stare naleśniki, to posprzątaj. Ja bym w ogóle chciała zobaczyć, czy mamy coś w lodówce. Mamy nawet zapasy, to fajnie. Gabi tutaj wyrzuci zepsute jedzenie. Okej. Okay. Zastanawiałam się nawet nad tym, czy po prostu Gabi nie powinna zająć się ogrodnictwem, ale nie wiem, jakoś mi to, szczerze mówiąc, do niej nie pasuje. Także zobaczę jeszcze, może jakieś książki zacznie pić. No widziałam, że coś mi tutaj, tak, napraw skorzystaj, czemu nie mogę wymienić na lepszy? Słuchajcie, ja im kupię kibelek, bo oni mają dość tej kasy, także na pewno tutaj nie zbiednieją, a nie chcę mi się tego naprawiać, szczerze mówiąc, taka jestem leniwa, że nawet Simów mi się nie chce tutaj wysłać do naprawy. Simów nie chce mi się wysłać do naprawy, dobra. Weźmiemy sobie ten kibelek. Chyba będzie nam pasować, słuchajcie. Może być. Dobrze. Czy moja Zimka ma tu jakieś potrzeby? Chyba nie. Dałam tutaj dzieciom, żeby oni tak zdobywali przyjaciół. I nasz Akiro, na którym też między innymi chciałabym się skupić, ma dziewczynę, tak, Lunę. Lunę, która mieszka w Winnenberg, pewnie wielu was ją kojarzy. Ich związek jest dość dziwny. To znaczy tak, Luna albo go odtrąca, albo chce spędzać z nim czas. I tak w kółko. Ja myślę, że Akiro jest już trochę też zmęczony. Także rozgląda się chyba za kimś innym, że tak powiem. Więc no zobaczymy, jak to będzie. Chociaż może, nie wiem, ich uczucie rozkwitnie na nowo. To się okaże. Nie wiem, co tam Marek robi. Jeszcze nam cała godzina gdzie ty biegniesz z tym talerzem? Dobra, nie chcę wiedzieć. Jeszcze nam została cała godzina, dopóki dzieci nie wrócą. Co my tu mamy na tym talerzu? Kurczę, dobra, włożę to do tej lodówki. Niech będzie. Gabi. Dobra, ty weź, wybierz się może na mały jogging. Uprawiaj jogging. Marek. Czy on musi jeszcze coś tutaj rozwijać? Romantyczne interakcje. Nie wiem, dlaczego agentom tutaj specjalnym są potrzebne te interakcje romantyczne. Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Pogadamy troszkę z naszym synkiem. Przewiniemy go. Marek, czy ty zbierasz wszystkie talerze z okolicy i je myjesz? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Znowu mam tu jakieś problemy dziwne.
Najpierw z domem, teraz z teamami, że albo nie chcą mi chodzić do lodówki i idą na basen, więc takie to dziwne jest. Widzę, że Akiro jest strasznie zmęczony. On w ogóle ostatnio ma problemy ze snem, nie wiem co się dzieje, ale bardzo mu ten poziom energii powoli wzrasta i jest cały czas zmęczony. Naprawdę, nie wiem co mu jest. Kamila, ty mi pokaż, czy ty jesteś już piątkową uczennicą? Czy piątkową, dobrze, no to fajnie. A twój brat, on się tak zbytnio nie przykłada do nauki, jest czwórkowy. No wiecie, on jest dość inteligentny, ale żeby zadania domowe robić, to leniwy trochę pod tym względem. Oddając swój plakat z delfinami, ok, są na nim ilustracje, zdjęcia, ciekawe fakty i wszystko inne, ale dzieciaki tłoczą się w oku plakaty innego ucznia. Tamta praca aż błyszczy od srebrzystych szczegółów. Kamila może powiedzieć, że zapomniała swojej pracy, a potem dodać więcej ozdobników na przerwie. Jasne, skłamie, popraw to. pogorszenie oceny małe. A tam. Plakat przepadł. Ktoś go wyrzucił. Trudno. Trudno, trudno. Jak widać, kłamstwo nie popłaca, moi drodzy. Dobra, dzieciaki już wracają ze szkoły. Czy Kamila powinna zaprosić kolegę ze szkoły o imieniu Sebastian? Sebastian jest synem Emilii, na której życiu też chce się skupić. Teoretycznie jesteśmy ze sobą rodziną, ale tutaj, jeśli patrzę na ich relacje, to oni nie są ze sobą powiązani, tylko przez drzewo genealogiczne, a tak to nie. Więc nie wiem. Trochę to dziwne. Gdzie jest Sebastian? Jest tutaj, biegnie do nas. Muszę wam powiedzieć, że on bardzo jest do Emilii podobny. Jeju, ale patrzy na nas wilkiem. No to co, pogadajmy z nim, tak? Rozmawiaj o zabawkach. Ona tutaj ma niski poziom zabawy. Zapyta, jak minął dzień. Widzę, że wasze relacje są w sumie takie sobie. Ty, mój drogi, co tobie jest? Ty potrzebujesz, no tak, potrzebujesz prysznicu, czy prysznica. Chodź tutaj, wyszoruj się. Weź prysznic, jeszcze jakieś potrzeby? Dobra, możesz skorzystać. Spróbujemy Lunę zaprosić. Jeżeli dzisiaj znowu będzie taka do nas, powiedzmy, niechętna, bo ja naprawdę emocjonalna, naprawdę nie jest mi tutaj potrzebna. O, Gabi, jesteś, już wróciłaś z tego joggingu, ja tobie zapomniałam. Sorry, baby, sorry. Ale ty jesteś w dobrej formie, to weź sobie jeszcze pobiegaj trochę, a co ci szkodzi? Uprawiaj jogging. No dobra, jak tam dzieciaki dogadują się? Jestem ciekawa, jak Kamila będzie wyglądać jako nastolatka, naprawdę. Jeśli chodzi o relacje rodzinne, to ja staram się tutaj tego pilnować, żeby wszyscy mieli w sumie jakieś tam poprawne te relacje. Gdzie jesteś, moja droga? A biegasz sobie tutaj spoczko. Zobaczmy, co robi twój mąż. Co on taki szczęśliwy. Dobra, Kamila sobie tutaj rozmawia. Pogadamy z nim jeszcze chwilkę i będziemy się brać do lekcji. Dlatego, że Kamila jest bardzo taką uczennicą, no powiedziałabym, zdyscyplinowaną, tak? Widzę, że tutaj młody się szoruje. Wiecie co, nie wiem, co teraz mi się zrobiło. Ja kiedyś sobie właśnie pobrałam takie nauszniki. I każdy sim teraz, który mi wchodzi pod prysznic, przynajmniej na tym sejwie, zakłada te nauszniki. Także wygląda to trochę dziwnie. W ogóle tutaj wygląda teraz to trochę dziwnie, jakby tu nie było tej ściany. Dobra. Co ty robisz, mój drogi? Czy tobie brakuje ćwiczeń? Jeśli tobie brakuje ćwiczeń, to leć sobie uprawiać jogging. Dobra. O, widzę, że się tutaj wygłupiają. Ale rozumieją się, także spoko. Pochwalimy go szczerze i powiemy, żeby sobie poszedł. Czy mogę go wyprosić? Czy tylko dorosły może wyprosić? Innego sima. Mogę go pożegnać teoretycznie. Zobaczymy, czy sobie pójdzie do domu. Moja droga, ty jesteś troszkę właśnie tą zabawą tutaj. Brakuje ci zabawy. Pooglądaj telewizję, może trochę ci to wzrośnie. Dobra. Gdzie jest nasz Akiro? Jak skończysz, mój drogi, to sobie zadzwoń do tej Luny. Także możecie się spotkać. Jeszcze wam później może na szybko pokażę, jak zdążę, gdzie mieszka Mikołaj, czyli ojciec tej Emilii naszej. Ciekawy jestem, czy Luna przyjdzie, czy nie. Okej, przyjdzie. No
to spoko. Za chwilę sobie z nią porozmawiamy, bo albo wóz, albo przewóz, naprawdę. Gratuluję nowego członka rodziny. To jest Morgan, mama Emilii. Okej, dobra. Mam nadzieję, że jeszcze się łapiecie tutaj w tych wszystkich koneksjach na tym sejwie. Ja już czasami też po prostu się zastanawiałam, kto jest kim i w ogóle o co chodzi. Gabi, co ty robisz? Ty idziesz sobie tutaj na komputerku coś porobić. Dobra. Zaraz trzeba będzie Emilii pomóc w zadaniu domowym. Okej, widzę, że on nie poszedł. Uprawiaj jogging. Gabi, chodź tutaj, poślij go do domu, bo później Emilia będzie miała pretensje, że on tu przesiaduje cały dzień, a też musi zadanie domowe odrobić. No i co, gdzie jest ta Luna? O, idzie, idzie, idzie. Ona ma ten strój po prostu też wypasiony mega. Okej, dobra, zagadamy sobie do niej. Zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Wiecie, on jest taki w sumie za nią dość mocno, ale potem jak ona ostatnio go traktuje, wiecie, on do niej dzwoni, ona mówi, że przyjdzie, po czym nie przychodzi, a jak przychodzi, to jest jakaś nadąsana, i takie w ogóle to jest dziwne. Także zobaczymy sobie. Kamila, czy ty możesz zjeść sobie jakiś obiad, co za chwilę trzeba odrobić z tobą zadanie domowe, a na głodnego to nie będziesz mi myśleć. Także weź sobie coś, o, makaron z serem, czy coś tam. Czy coś tam, dokładnie. Tutaj Gabi jeszcze pobawi się troszkę z synkiem, nakarmimy go. Pogaworzymy, porozmawiamy. Dobra. Okej, widzę, że Sebastian idzie do domu. Okej, sama nas dzisiaj pocałowała, słuchajcie. To w ogóle jakaś sensacja. Mój drogi, gdzie ty idziesz? Chodź tutaj. Możemy pofiglować. Dobra, obejmiemy ją jeszcze. I co tutaj jeszcze romantycznego możemy? Pochwalimy jej wygląd, wiadomo. Romantycznie pocałujemy. Widzę, że ona jest dzisiaj w zdecydowanie lepszym nastroju. Obejmiemy ją. Spróbujemy uwieść. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj do góry, tutaj gdzie jest nasz pokój. Zaprosimy ją do naszego pokoju. Może tak będzie lepiej. A ty co robisz, mój drogi? Okej, ty sobie idziesz. A ty może głodny jesteś, co? W sumie mógłbyś coś zjeść. Oczywiście Kamila jest tutaj oczkiem w głowie Marka. Dobra, nastolatkowie idą do swojego pokoju. Spoko, do swojego, no. Do swojego jak do swojego. Dobra, Kamila skończyła jeść z tego co widzę, więc może teraz zabrać się za odrabianie lekcji. Czy ty jeszcze znasz kogoś oprócz Sebastiana? Okej, jakąś Oliwię znasz, no to spoko. Z Spencerkiem pewnie. To będziemy mogli się z nią zaprzyjaźnić. Zobaczymy. Może jakąś inną dziewczynkę jeszcze poznamy. Dobra, zostaw ten talerz. Odrabiaj lekcję. Tutaj zaraz mama do ciebie przyjdzie i ci pomoże. Okej. Okay. Gdzie są moi nastolatkowie? Ula, tutaj jakaś rozmowa się toczy. Co możemy jeszcze tu porobić? Pochwalimy jej wygląd oczywiście. Ja widzę, że naprawdę ona jest dzisiaj w mega lepszym nastroju. Okażemy podziw. Dobra, i jak tam Gabi? Pomożesz tutaj Kamili w odrabianiu lekcji? Dobra, pomóż w odrabianiu lekcji, ok. Spoko, gdzie jest nasz Marek? Jest sobie. No to przenieśmy się do nastolatków. Ulala, tutaj widzę miłość kwit zacinać non-stop. Dobra, spróbujemy pofiglować. Tak, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Już myślałam, że ten związek ich się zakończy, ale widzę, że dzisiaj tutaj, słuchajcie, na plus. Jakoś Luna chyba, nie wiem, albo wyczuła to, że jak będzie się tak zachowywać, to on się po prostu z nią rozstanie. Nie wiem, może faktycznie jej zależy. I chciała tutaj jakoś poprawić te relacje od nich. Okej, fajnie. Kamila odrobiła pracę domową. Dobra, to weź sobie zadzwoń może do tej Oliwii. Zobaczymy. Może z tego wyrośnie jakaś przyjaźń. Się okaże. Tutaj wygląda bardzo dziwnie. Czy ty się rozmazałaś, moja droga? Bo tak wyglądasz tutaj na tej miniaturce.
Chodź tutaj, pooglądaj sobie telewizję. Może coś ciekawego znajdziesz dla siebie. Okej. Okay. Ulala, tutaj się dzieje. Dobra, moi drodzy, ja bym teraz przeskoczyła do Emilii i pokażę Wam od niej domek i jak to wszystko wygląda, skoro też na jej życiu mam się tutaj skupić. Czy ona zostanie u nas na noc? No, okej, okay, dobra. Nie wnikam tutaj w metody wychowawcze i odezwę się do Was za chwilkę. Jesteśmy w Windenberg i tutaj mieszkają rodzice Emilii, a tutaj mieszka sama Emilia razem, znaczy sama Emilia razem ze swoim synem. Jesteśmy już u Emilii, ona sobie tutaj mieszka na tej wysepce, to jest jej domek. Ja go oczywiście troszkę przebudowałam, ale zaraz Wam pokażę w galerii, jak on wygląda. Nie mamy tutaj zbyt dużo kaski. No i jeśli chodzi o życie uczuciowe Emilii, no to ona po prostu była z jednym takim mężczyzną, który po prostu ją porzucił. Ale to musielibyście sobie obejrzeć poprzedni odcinek z mojego prywatnego save'a, bo tam jest to wszystko dokładnie wyjaśnione. Ona najpierw była z synem tego mężczyzny, później z nim, no i taki tam, no. Wiecie, dlaczego ja i ukryta prawda. Także tak to tutaj wygląda. Już wchodzę do galerii i pokażę Wam, kto ten domek stworzył. Tutaj macie autora tego domku. On się prezentował wcześniej. Tak. Ja go tam troszkę urządziłam po swojemu. Także wiadomo. No jeśli chodzi o życie uczuciowe tutaj Emily, to ona poznała pewnego faceta niedawno i to jest Leroy. I on jest komendantem, z tego co pamiętam, więc tak to tutaj wygląda. Na razie są sobą zauroczeni, zobaczymy co będzie później, na pewno zdam Wam jeszcze relację. I jeszcze pokażę Wam szybciutko ten domek od wewnątrz, jak to teraz tutaj wygląda, w jakich warunkach mieszkamy. Najbardziej chyba podoba mi się tutaj ten pokój od właśnie Emilii, on wygląda tak, on nie jest jakiś tam mega duży. Tak sobie go urządziła. I tutaj mamy oczywiście domek jej syna. Może włączymy wszystkie światła. Wszystkie światła. O, i tak to się prezentuje. Jest też malutka kuchnia. Jest oczywiście jakiś tutaj salonik. No i przede wszystkim łazienka. No i jeszcze jadalnia, jak mogłabym zapomnieć. Mieszkamy zaraz przy oceanie, także dość klimatycznie. Dobrze, moi drodzy, ja będę się z Wami żegnać. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i pa, pa!